Czarnecki. Chlebowski. Chlebowski. Ale z całym szacunkiem dla Łodzi. Z całym szacunkiem dla Łodzi i dla AWS-u. Wrocław, proszę Państwa, jest tym miastem, które położone jest centralnie, jest stolicą tego regionu, w którym swoje sztaby miała północna grupa wojsk Układu Warszawskiego. Tak? A nie Łódź, nie Warszawa, nie Kraków, nie Suwałki, tylko Wrocław. Proszę rozmarzyć się taką teorią spiskową, tak? Tutaj TW Bolek i inni agenci Służby Bezpieczeństwa, WSI wcześniej, WSW. No tak, ale są we Wrocławiu sobie od II wojny światowej koszary sowieckie na Ołtaszynie, na Karłowicach i w kilku innych miejscach. Jest pobliska Świdnica, z której dowodzono inwazją na Czechosłowację. Jest Legnica, największe rosyjskie miasteczko na wschód od Bugu. I czy rozumując kategoriami pragmatyki służby, prostego oficera, prostego, bystrego oficera bezpieki sowieckiej wojskowej GRU, który nie mieszka w Moskwie, tylko on tam sobie jest gdzieś na tych, w tych koszarach na tym Ołtaszynie. Czy on wykonywałby dobrze swoją służbę, gdyby on polegał na informacjach, które przyniosą mu i dostarczą tylko towarzysze polscy, tak? Z SB i z WSW? Nie. On zostałby wyrzucony ze służby, gdyby nie zdobywał własnych osobowych źródeł informacji. Nie zapośredniczonych, nie zapożyczonych. I teraz pamiętacie Państwo, że chwała Bogu w 1993 roku ostatnie jednostki Armii Czerwonej wyjechały z Polski. Ale pytanie za 10 groszy, czy osobowe źródła informacji tych sobie tam oficerów GRU, czy one zostały osierocone? Czy one zostały wyrzucone do śmieci? Tak? Czy one się marnują? Tak? Czy one się marnują? A i to jest jedna jeszcze mapka, którą nałóżcie sobie Państwo na ten Dolny Śląsk. A jest jeszcze jedna mapka. W roku 80. Czesław Kiszczak pozwolił bratniej służbie Stasi na działania operacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej. Co to znaczy działania operacyjne? No znowu, tak, solą działań operacyjnych jest praca ze źródłami. Ze źródłami. A zatem Czesław Kiszczak w ostatniej dekadzie istnienia PRL-u pozwolił oficjalnie, formalnie towarzyszom niemieckim pozyskiwać swoje źródła na terenie PRL. No i gdzie te źródła teraz są? Gdzie te źródła teraz są? Czy wszystkie już wymarły? Czy oni werbowali tylko ludzi po 40? Prawda? No nie, tak? Więc my mało jeszcze wiemy, jeśli się skupimy tylko na agencie Bolku. Prawda? To nie jest jedyna mapa, którą trzeba nałożyć sobie na mapę Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i okolic. Ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i okolic. I jeżeli przypomnicie sobie Państwo te 2 lata rządów dobrych Polaków w Warszawie, tak? Bez dziadków, z Wehrmachtu, dobrzy ludzie. I różne rzeczy podjęli, różne przedsięwzięcia, ale układ wrocławski został nietknięty. Został zupełnie nietknięty, tak? Bo Wrocław to jest taki polski Wiedeń. Polski Wiedeń, to znaczy tam wywiady przyjeżdżają, żeby pracować owocnie i dlatego bandyci nie strzelają na ulicach, tak? Bo to jest miejsce pracy, tak? I dlatego zauważcie Państwo, że o jakim to mieście słyszycie w telewizji TVN24 na przykład, że to jest takie najfajniejsze miasto w Polsce, że tam warto pojechać, że ma taki ratusz fajny, i rynek odpicowany, ma prezydenta najpopularniejszego, który założył takie nowe ugrupowanie, Wielka Nadzieja Białych, tak? Że teraz wszystko się zmieni. Wszystko. No więc, proszę Państwa, kto,
Kto wprowadził Grzegorza Schetynę na wicewojewodę do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na przełomie 89 i 90 roku? A sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie wówczas we Wrocławiu, pan Rafał Dudkiewicz, tak? Wprowadził tam Grzegorza Schetynę, który jest, o ile mi wiadomo, jedynym byłym przewodniczącym nielegalnej organizacji na jednej z największych uczelni w kraju, to jest NZS-u, który został właścicielem klubu sportowego, kupił sobie, tak? Założył radio. No i co jeszcze państwo chcecie sobie skojarzyć? Pograjcie sobie państwo w skojarzenia, tak? Dopóki takie dobre wiadomości słyszycie państwo z Wrocławia, tak? I dopóki jedyną realną siłę opozycyjną we Wrocławiu reprezentuje osoba, która jest bardzo miłą byłą właśnie urzędniczką Układu Wrocławskiego, a nie jakiś, że tak powiem, poważny, nieustraszony zabójca wampirów, tak? To się Polska nie zmieni, dlatego że to znaczy, że sytuacja jest pod kontrolą. Jeśli we Wrocławiu bez zmian, to znaczy, że sytuacja jest pod kontrolą. Co na to Kornel Morawiecki, Solidarność Warszawa? Też z Wrocławia. Kornel Morawiecki jest bardzo wspaniałym, niezwykle miłym człowiekiem, który jednakowoż nie jest czynnym politykiem. I nie ma on zdolności operacyjnej, żeby prowadzić jakieś działania w mieście Wrocławiu, a poza tym, jak słyszę, jest emablowany przez pana prezydenta urzędującego Rafała Dudkiewicza i chciałbym tylko, żeby to się panu Dudkiewiczowi nie udało, żeby mu się nie udało wpiąć sobie Kornela Morawieckiego w klapę do następnych wyborów, bo na przykład pan, pamiętacie państwo, Platforma Obywatelska bardzo była gorąco po stronie zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych, prawda? Bardzo, bardzo to popierali, tak? No to teraz już nie muszą, bo już teraz są u władzy. Natomiast zostawili popieranie jednomandatowych okręgów wyborczych Rafałowi Dudkiewiczowi. Być może temu i on popiera, gorąco, bardzo popiera. Także na pewno będziecie państwo, przeczytacie jeszcze sporo tekstów o tym, jaka to jest nowa jakość w polskiej polityce. Ale ja państwu mówię, to nie jest nowa jakość, tylko to jest stara jakość. Przez 20 lat Wrocławiem rządzą właśnie ci sami ludzie, z których część teraz rządzi państwem, bo rządzi w Warszawie. I teraz czy ludzie, którzy robili ze sobą interesy przez 20 lat, czy oni pójdą ze sobą na wojnę? O nie, nie sądzę. Dlatego, że wiedzą o sobie takie rzeczy, których wypowiedzenie grozi śmiercią, co najmniej cywilną zapewne, więc nie spodziewam się prawdziwej wojny. I jeśli komuś się obiło o uszy, że jest konflikt między panem wicepremierem Grzegorzem, a panem prezydentem miasta Rafałem. Może i jest konflikt na tym poziomie, ale skoro już tutaj tak, prawda, lewituje w tych dewagacjach wysoko, z dala od rzeczywistości, to zadaję sobie takie pytanie, czy na poziomie, który zawiaduje tymi niższymi poziomami, czy jakikolwiek konflikt istnieje? Nie, obawiam się, że jest nad tym jakaś kopuła, tak? Gdzie ona jest? Znowu, to już ostatnie zdanie. Obawiam się, że ta kopuła nie jest namacalna w granicach Rzeczypospolitej. Że kopuła jest już gdzieś poza granicami państwa. Tak? I tym pesymistycznym akcentem bardzo państwu dziękuję za cierpliwość. I kto jeszcze ma cierpliwość, serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu Defilada Zwycięzców. Wszystkiego dobrego.